Dzień dobry. Jesteśmy z telewizji młodzieżowej i mamy takie pytanie do pani. Czy warto uczyć się języków? Myślę, że nie tylko warto. Warto to za mało powiedziane. Tak naprawdę trzeba się uczyć języku, bo człowiek jakby zyskuje nowe życie. Każdy nowy język to jest nowy kawałek świata, się otwiera. Tak, to jest możliwe w czytaniu książek. Książki w tłumaczeniu zawsze coś tracą. To jest możliwość też słuchania filmów, nie patrząc na podpisy. Ale przede wszystkim myślę, to język jest bardzo ważny, żeby kogoś poznać bliżej. My jesteśmy wielkim krajem, Polska, ale nie cały świat, nie ma szans na to, żeby cały świat mówił po polsku, także musimy się uczyć języków, żeby się móc komunikować z innymi. A poznać kulturę obcego kraju, wejść głębiej, zrozumieć i nie wiedzieć, tego się nie da, jeżeli się nie mówi w ich języku, dlatego wydaje mi się, że to jest po prostu jedna chyba z najważniejszych umiejętności, którą trzeba posiąść w życiu. Co najmniej jeden, a właściwie jeden to nawet za mało dzisiaj, jeden obcy język to praktycznie już prawie każdy mówi jednym obcym językiem, także ja zachęcam bardzo, żeby dopóki człowiek jest mały, to najlepiej, jeszcze jak jest młody, to też jest jeszcze dobrze, bo wtedy rzeczywiście język jest bardzo łatwo, przyswaja się łatwo się nauczyć języka, a jak się coś zaczyna już jak się ma około 40 na przykład, bo wtedy człowiek nagle zaczyna rozumieć, że język by się przydał, to jest to strasznie trudne, także im też młodszy, tym bardziej, tym lepiej i ile się da tych języków, że to trzeba się uczyć. I to, co myślę najważniejsze, to że po prostu każdy nowy język to nowy obszar, który się człowieka wzbogaca, który człowiekowi coś daje także do życia. I poza tym ile przyjemności można sprawić także ludziom obcym, kiedy nagle się okaże, że się mówi w ich języku. A to nie jest tak, że Polacy nie są za bardzo chętni do poznawania innych kultur? Wszystko jest względne, dlatego że są takie kraje w Europie, jeżeli pomyślimy tylko o Unii Europejskiej, gdzie społeczeństwa mówią wieloma językami, bo są różne grupy etniczne, czy różne nawet narodowości. Są kraje wielojęzyczne i wiadomo wtedy, że w Szwajcarii, która nie jest w Unii Europejskiej, ale w Luksemburgu, w Holandii, w Belgii, to właściwie tam każdy dzieciak co najmniej 3 języki zna i to bardzo szybko, bo to wynika z tego, co go otacza, z normalnego życia. Ja myślę, że takie kraje, których językiem jest jakiś język, który historycznie ukształtował się jako język, który mówi znaczna część świata, na przykład hiszpański, mówi większość Ameryki Południowej, to oni może odczuwają słabiej, później przychodzi ta świadomość, że przydałby się jeszcze jakiś inny język. Czy też oczywiście Anglicy, którzy są jakby z natury, w związku z tym, że angielski stał się językiem światowym, myślę, nie widzę języku. To może można im wybaczyć, ale już wszyscy inni, bo nawet Niemcy właśnie, to są tylko Niemcy, Austria i trochę w Szwajcarii, w Liechtenstein, ale generalnie wreszcie pozostałe kraje Europy, to niewiele ludzi mówi po niemiecku, w związku z czym oni też się muszą uczyć języka. Są nacje takie mało utalentowane, są na przykład Francuzi, kiedy mówią po angielsku, to na ogół wszystkich śmieszą, prawda? Bo to jest tak, jakby mówili po francusku, tylko po angielsku, ale właściwie się słyszy melodię języka francuskiego. Ale oni mają też taki wyrazisty akcent, że też trzeba... Bo więcej osób się posługuje lingua franca. Tak, ale też na przykład Francuzi nie mają tolerancji dla kogoś, kto mówi brzydko czy słabo po francusku. Tak. Dla Anglików właściwie wszystko jedno. Każdy mówi swoim angielskim, prawda? Co jest trochę taki jakby z Indii, czy z Pakistanu, czy z Irlandii, czy z jakichś dzielnic biedniejszych Londynu. Czy ma jakiś słowiański akcent, to w ogóle nikt się temu nie dziwi. Właściwie wszyscy rozumieją, mimo że ta wymowa jest tak znacznie różna. I dlatego może angielski jest łatwiej przyswajalny, znaczy łatwiej jakby łatwiej się go nauczyć, bo człowiek trochę tylko mówi i już go wszyscy rozumieją. Ale francuski to się zaczyna w jakimś czasie rozumieć, że trzeba się go sumiennie nauczyć. Ale francuski jest tak piękny, że też się warto uczyć francuskiego. Czyli nie bierzmy przykładu z Francuzów, lepiej uczyć się języków, nie odgrawać. A języków absolutnie, to w ogóle jest... Ja jeszcze nie znam kogoś, kto by cierpiał z tego powodu, że mówi wieloma językami. Natomiast znam mnóstwo ludzi, którzy cierpią okrutnie, ponieważ nie mówią. Spotykają jakiegoś człowieka, nawet zakochują się w jakiejś dziewczynie i okazuje się, że muszą na migi rozmawiać. To są takie straszne, bolesne, straszne sytuacje.
Dobra, ale pocieszające jest też to, chciałam dodać tej młodzieżowej ekipie, że młodzież w ogóle teraz osiągnęła już taki poziom wyjściowy o wiele wyższy niż na przykład 5 lat temu. My w szkole mieliśmy o wiele niższe poziomy wcześniej, a teraz tych wyższych poziomów jest o wiele więcej, ludzi się uczy na wyższych poziomach, także naprawdę jest różnica ogromna. Znaczy zobacz, myśmy w Polsce, to był wielki błąd, mnóstwo ludzi z tym walczy cały czas, żebyśmy dubbingowali filmy, czy w telewizji na przykład w Skandynawii, to zawsze w latach 60., 70., 80., oni już mieli wszystkie filmy po prostu z napisami, także tam dzieci, czy ktokolwiek oglądał telewizję, to słuchał tego języka oryginalnego, a u nas wszystko było w dubbingu. I nadal jest lektor, który czyta, to jest najśmieszniejsza. Cudzoziemcy najbardziej wam polecam, zaproście jakiegoś cudzoziemca, żeby obejrzał polski film, znaczy film jakiś w Polsce, który jest dubbingowany w telewizji, gdzie mężczyzna czyta męskim głosem wszystkie linie, cały dialog. I, to tylko u nas jest takie popularne? Tylko u nas, zawsze. Naprawdę? Ja znaczy to, żeby ktoś czytał, bo są podkładane, to jest co innego, ale czytanie na przykład, dubbing, jeżeli jest pełny, no to jest normalnie podłożony język, zamieniony język. Natomiast u nas po prostu lektor czyta, bo to jest najtańsze. I lektor czyta, bez względu na to, czy mówi kobieta, czy mężczyzna, czy dziecko, to jest ten sam głos lektora, który czyta. I to ja pamiętam moich przyjaciół, to bardzo dubbingowali.